Lecimy dalej z Elden Ring, proszę Państwa. Niesamowita chwila, wracamy do przeklętego Farum Azula. Byliśmy tu już dużo wcześniej, natomiast teraz idziemy już, można powiedzieć, na finał. Wszystko gotowe. Mamy tutaj 155 level, wszystko na maksa. No i zobaczymy, zobaczymy, czy uda tutaj nam się przejść tą lokację. W tamtym ognisku właśnie skończyliśmy eksplorację, więc teraz pójdziemy sobie dalej. Jest tutaj nawet spokojnie do odkrycia jeden posąg. Dobra, możemy tutaj przejść na dół, nie ma problemu. Ale tu jest hajb ogromny. Tu jak pierwszy raz weszliśmy, to jakieś nieporozumienie, nie? Tam w ogóle mamy jakieś smoki. A tutaj nie wiem, czy te posągi też robią problemy, czy nie. No zobaczmy. Przeklęte Farum Azula. Trzeba szybko te szkielety dobijać, nie? Dobra, weźmiemy sobie może to. Nie będzie łatwo, chociaż nie są takie złe. Ale ważne, żeby dobijać. Dobra, jest ok. Mamy jeszcze jakiegoś tutaj kusznika. Dobra, fantastico. No wszyscy i tak na hita schodzą, ale oni się odradzają, więc to trzeba uważać. Trzeba uważać. Na przykład ten już wstał, nie? Dobra, przepięknie. No ciekawa ta lokacja, taka jest poskładana. Dobra, z tobą nie mogę dojść do ładu. Po prostu nie mogę dojść do ładu. Dobra, jest przedmiocik i teraz tutaj skoczyć, kurczę. Dobra, próbujemy. Okej, siódemeczka. Siódemeczka. Co tam dalej? Jak tutaj w ogóle podróżować, nie? Myślę, że przejdziemy sobie tu. Przejdziemy sobie tu, ale tu to lęk wysokości, easy. Nie mówcie, że on idzie za mną. To za Gargamel. Dobra, tutaj można iść na dół. Ale można też tutaj. No niezły zamach. Serio taki masz zasięg? Ja mam taki. Ja mówiłem, że te combo to już nie za bardzo wchodzi, ale dobra, jest żwir. Tam ktoś sobie strzela z góry. Taki pocieszny szkielet. No naprawdę pocieszny jest. Naprawdę jest pocieszny. Tutaj nic. No musimy po tym zepsuciu tutaj. O, dziewiątka, kurczę. Dobra, mamy tutaj ognicho, jest fajnie. O, tutaj też, dosyć gęsto te ognicha. Tak myślałem jeszcze o jakimś mieczyku tego Blajda, ale on jest wolny, nie? Myślę, że te katany zostaną z nami, jak już mamy na plus 10, bo tych tutaj kamieni jest naprawdę sporo. Dwie bronie spokojnie mógłbym sobie zrobić, ale to może już totalnie na finał. Bo na lokacje one są za wolne, te bronie. Zdecydowanie na lokacje się nie nadają duże miecze. Zwłaszcza jak tutaj idę jeszcze w inteligencję, to ewentualnie ten miecz właśnie Blajda byłby spoko. Dobra. No tak to niewiele widzę kandydatów pod mój build. Bo tamta druga katana w ogóle nie jest pod inteligencję, ona jest pod mistycyzm. No, spróbujemy się zakrać. Oj, no to ładnie. Serio tu zatrzymał?
Ale heca. Czyli tu będziemy mieli przeklętych rycerzy. Pięknie, pięknie. Dobra, zaczyna się. Zaczyna się stolica. Tu w ogóle jakaś taka arena mini. Zaczyna się stolica, powiedzmy, z takim rozgałęzieniem, nie? No tutaj, tutaj. Dobra, jest ewentualnie opcja. Ale pójdziemy tutaj normalnie tą trasą. Jest zejście i tutaj też normalnie na dół. Najpierw ten placek tutaj na piętrze. Niech się piętrzy. Dobra, wezmę sobie podkę. No to on ma tak z 2500 zdrowia. Naprawdę sporo. I prawie zginąłem, nie? Patrzcie to. Niesłychane. Na takim mobku. Bo po prostu jeden atak mi nie wszedł. Niesłychane. Dobra, będzie trzeba jeszcze jakieś później ognicho znaleźć, ale... Rycerze również mocni. Również mocni, tak jak to było w stolicy. Tego by można też troszkę wypchnąć, nie? Dobra. Klucz kamiennego. No to ładnie. Czyli ewidentnie idziemy na dół, ale tu jeszcze mamy fajne... starcie z halabardnikiem. Oh my god. Też mam atak z wyskoku, tak wygląda. Co ty na to? Okej. Okej, tego to w życiu nie chciałem. Ale już się chyba nie cofnę. Chyba, że tu zginiemy. Kurde, szkoda by było. Ewentualnie zobaczmy tutaj. Tu jeszcze są jakieś grobowce. Niestety nie chciałem tu zejść. Co proponujecie teraz? A, są jakieś schody. Dobra, są jakieś schody. Dobra, czyli jesteśmy tutaj. To ja bym sobie jeszcze raz przeszedł do tamtej lokacji, bo... były fajne przedmioty. I tam był mój halabardnik, no przecież ja chcę spokojnie stoczyć bój. A nie, żeby mi... tutaj spadał na łeb. Normalnie, chodź tutaj. Czyli tu spokojnie możemy sobie zejść schodami, nie trzeba tam... się katapultować. Dobra, jest. Ja mu po prostu zrobię backstaba, bo interesował mnie ten przedmiot. Bo jest mega ukryty. O, jeszcze tutaj z niego dostajemy hełm. Ten przedmiot mnie interesuje. Smar smoczej rany. Wspaniałość. Totalna wspaniałość. No, 7 buteleczek. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Na razie tylko 35 tysięcy żeśmy tutaj złoili. Wrzuciłem sobie jeszcze talizman pod zdrowie, żeby mieć troszkę więcej. Zobaczcie, ile tego jest. Ponad połowa ekranu. Dokładnie. Ponad połowa ekranu. I teraz... tu jeszcze byłeś ty. No tu ewentualnie też można skoczyć, ale nie. Pójdziemy sobie już po prostu schodami. Jak nakazuje tutaj tradycja. Będzie git.
Bo tu jeszcze fajne skarby mogą być. Uważaj, łajdak, łajdak. Przyjaźń. Kurde, podwójny boss, czy co? Łajno. Podwójny boss to spoko. Nie ma najmniejszego problemu. No dlatego się tutaj bierze katanę na takie lokacje, żeby szybciej walczyć, nie? Dobra, nie wiem co tu będzie, ale idziemy eksplorować. No tu już byliśmy, nie? Dobra, idziemy dalej. Duet boskiej skóry. O kurde, jednak! A to są ci! Duet boskiej skóry. Kurde, ci to są nieźli. Dobra. O kurde, fajne. Orsten i Smaug. Ale fajnie, fajnie taki duecik zrobili dla fanów. Duecik dla fanów. A którego wcześniej biliście zawsze? Ornsteina czy Smauga? Anor Londo. Ja chyba zawsze Ornsteina biłem najpierw i później miałem dużego Smauga, tak mi się wydaje. To też zależy, co później możecie stworzyć, nie? Dobra, pięknie. No ten już padł. Został Grubcio. Gdzie jest Grubcio? Oj kurde, on się odradza. Tu jest Grubcio. Kurde, oni się odradzają. To jest gorzej niż... Gorzej niż Ornstein i Smaug. Ale mega. Duet boskiej skóry. Dzwonek kulisty. Okej, okay, czwóreczka. Tornado czarnego płomienia. No fajne, fajne. Ale takie duo to mieliśmy w jaskiniach, nie? I to jest właśnie to. Tu ktoś przychodzi nagle. Fabułka, miazga totalna, nie jakieś tam duo. A my sobie idziemy do jaskini i mamy... Mamy jeszcze ze ślimakiem takiego bossa. Więc to jest właśnie... To jest magia rzeczy pobocznych. Magia rzeczy pobocznych. A tu w ogóle co jest grane? Kurde. Gdzie my jesteśmy? Ołtarz Smoczej Świątyni. Transept. Nie wiem teraz gdzie iść, bo tu można... Co tam mi się stało? Nie wiem, nie wiem. A oni mi tutaj odblokowali przejście, czy co? O nie, to dobrze idę, nie? Ewentualnie jeszcze tutaj coś, ale... Tu jest jeszcze jakieś zejście. Dobra, kurde, mamy dwa przejścia. Ciężko teraz powiedzieć. Najpierw zobaczę sobie tamto, bo tam było ognicho. Ale mega. Jest tak mega giera. Tylko wiecie, tutaj fabularnie to już się nie ma co jakichś spektakularnych bossów spodziewać. Ewentualnie może ktoś poboczny będzie, nie? Nie wiem, co tu jest grane, ale tu jednak nie przejdziemy. No dobra, no to idziemy tu. Ale fajne, to była akurat fajna sceneria też, bardzo ładna, bardzo ładna. Ornstein i Smaug,
w nowej odsłonie. Z odradzaniem się. Mega. Mega, jest git. Fajne mają te mieczyki czerwone, nie? Daj mi się napić, chłopie, bo już tak nie można. No i na takich te katany jeszcze wchodzą, ale są przeciwnicy, którzy już to widzą. Oni to widzą już. Już nie ma przelewek. Dobra, jest jakiś wściekły piesio. Złoty run. Ja już tylko sobie biorę te... te runy takie większe. Dużo większe. Czyli tutaj nic. Tutaj też niby nic. No gdzieś będzie trzeba skoczyć. No to tutaj. Patrzcie spamerów, nie? Spamerzy nie są tutaj mile widziani. Tam w ogóle jakaś super lokacja, patrzcie to. Tam można gdzieś przejść. Jakie jaja. Tam bym chciał jakoś dotrzeć, ale wiem. Czy się uda? Tutaj co my w ogóle mamy robić? Tu, nie? No lokacja jest przepiękna, przepiękna. Tam coś jeszcze jest też, na dole. Tu jeszcze można do góry. Kurde, nie wiadomo gdzie tu. Góra, dół. Lewo, prawo. Tak myślałem, panie. Dobrze, że jesteście dosyć słabi. Kamień i smart, tak? Elektryczny. Tam dalej nic. Dobrze, że jesteście po prostu tacy słabi. Bo miałbym problem. I nie są aż tacy natarczywi. Aż tak to nie. Dobra, można iść do góry. Ale można chyba tutaj jeszcze, nie? Zobaczyć. Dobra, najpierw w dół. Najpierw w dół, później góra. Złoty run. Kurde, tej krainy to się boję aż. Aż się boję tej krainy. Tutaj czysto. Dobra, no tam by było fajnie zejść na samą, na sam dół, ale nie wiem, czy coś tam w ogóle jest, lokacja, czy nie. Dobra, idziemy tutaj. Czyli jeszcze mogłem coś tam do góry zwiedzić, ale już poradzić, o kurde. Pa. Rycerz Tygla. Po zbóju, nie? No jeden za jeden to nie za bardzo. On nie daje nawet się napić, nie? To jest właśnie najtrudniejsze w przeciwnikach. Jak on będzie tak spamował, to ja zaraz tu spadnę. Dobra.
Chcecie przycizować przeciwnika? To on was przycizuje. O, nie przeleciał. Rycerzu Stygla, wstawaj! Nie mam już argumentów, nie mam many. Skończyło mi się. Dobra, wytrzymaliśmy. Strasznie mocny. Strasznie mocny jest. Bez szans. Dobra, to tutaj jeszcze przyjdziemy, ale sprawdzę sobie tą górę. Sprawdzę sobie tą górę. Spróbujemy go dojechać. Dobra, zobaczmy, co jest jeszcze tutaj do góry. O, piesio. No i jeszcze tutaj coś mają. Zanim pójdę na tego tygla, o! Zmarynowane, peklowane. No i tu by można sobie przejść. Dobra, dobra. I teraz tak, tu... No to tu już byliśmy, nie? Chociaż ten przedmiot bym sobie wziął. Kamień kowalski. Dobra, czyli tutaj byliśmy już. No tak, tutaj już byliśmy. Chociaż... Ciężko powiedzieć, nie? Nie, chyba tutaj nas nie było. Tu w ogóle mamy jakieś kamienne klucze. Dobra, klucz kamiennego miecza. Kurde, jakiś skrócik, nie? Co my tu mamy? Jakieś ognicho? Gdzie to jest? Smoczej świątyni. Kurde, mega. Winda smoczej świątyni. Run władcy. Easy. No to my do tego tygla chyba nie dojdziemy. Dobra, nie dojdziemy. Dobra, zostaw. Ten został ubity, fajnie. Kurde, tam jest nasiono jeszcze? No i nasiono jest. Dobra, lecę do góry. Ale jaja. No to nie będzie taka lokacja na chwilę. To jest jakaś miazga. Ugroniczny. Złote nasiono jeszcze teraz. O, mamy towarzysza do przyzwania. Cię kręcę, gdybym tylko mógł. Co za spamerzy. Co za spamerzy, ja cię kręcę, no. Dobra. Ja się tutaj tym zajmę. To jest taki czarownik. No, dawaj mankę. Masakra, nie? Masakra.
Ale widzę, że mój kolo nie dobija po prostu tych przeciwników, więc ja to muszę robić. Dobra, damy radę. Ja się kręcę. Jeszcze tutaj jakaś lokacja totalnie sekretna. Bo gdybym nie użył tego klucza, to bym w ogóle tutaj nie wszedł, nie? Dobra. Mam nadzieję, że się nie odrodzisz tym razem. Jakieś kurde sanktuarium, smocze. Może jakiś smok tu będzie, nie? Do bicia. Panie, z kim ty walczysz? Aha, ci się odrodzili. Dobra, to tutaj spokojnie, spokojnie. Ja jeszcze pójdę do ognicha zaraz. Tu możemy sobie przejść, nie? Dobra, fajnie. Tam byłby boss smoczek? Kurde, ale jaja. No nie wiem, no nie wiem. Ewentualnie tu można przejść. Tego smoka jeszcze nie będę atakował, ale może będzie bossem, nie? Ale jazda. Kamień Kowalski. I co jeszcze tutaj mam przejść? Ja cię kręcę, no. Zwariować idzie. Dobra, dobra. Teraz gdzie my idziemy? Idziemy sobie tu. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co tu się dzieje w tej lokacji, ale... ale zwiedzam. Po prostu zwiedzam. Jest wszystko jakieś odłączone od siebie. Ale jaja, nie? O, tu mamy przedmiot. Po stoła. I tyle. Tyle wam pokazałem. Może jeszcze pauzę bym wcisnął, co? Dobra, chyba tyle. Jeszcze tu mamy jeden. Dobra, ósemeczka. I ślepy zaułek. No już wiem, gdzie zginę. Po prostu tutaj. Nawet się nie będę łudził. No, nie będę się łudził. Dobra, czyli tutaj mamy wszystko. Fajnie. Nie wiem, czy ewentualnie tego smoka nie zaatakować, ale powiedzmy, że nie. No to cóż, zostało tutaj przejście jedynie. Za tym rycerzem Tygla. Czyli już nie zostało przejścia. Dobra, pięknie. Jest mocarz, nie? Jest mocarz. Ja tu wszystkie estusy na niego zmarnuję. To jest akurat łatwe do ochrony, super. Ale rycerz Tygla to zawsze był byk. To zawsze był byk, a ten to już w ogóle. Ten ma tyle zdrowia.
Nie było tak źle, nie było tak źle. Dobra, rycerzu Stygla, nie rób jaj. Co dalej mamy tutaj robić? Sporo tych smoków tutaj leży. Kurde. Chyba będzie trzeba tam jakoś przejść. Dobra, udało się. Ósemeczka. Lokacja jest hardkorowa, nie? Z eksploracją. O, jest tutaj ognicho. No i git. No i gituwa. Tutaj można nawet wszystkie estusy na tego tygla stracić, bo to jest taki główny przeciwnik tej jednej części. Chyba tutaj boczkiem, co? Chociaż nie za bardzo. Na te dachy trzeba. No, jakieś tutaj pokemony latające. Po to jest właśnie ta katana, nie? Po to jest właśnie ta katana. Żeby z latającymi też sobie dać radę. Okej, tu będzie skrót, jak pójdziemy na dół. Czyli mamy się kierować na dół. Jest tutaj posąg. Jest smokozord! O kurde. A ten smokozord to co to? Co tu się wypławia? Ty jesteś bossem na odległość? Tak się nie robi. Chopie, tak się nie robi, po prostu dopiero jak zejdę. O nie, ile ptactwa. Kamera jest fantastico. Fantastico kamerka. Dobra, jednego mniej. Drugiego mniej. Trzeciego mniej, dobra. Było ciężko. Zwłaszcza jak ten mi tutaj buczy jakimiś atakami ognistymi. Ej, o co ci chodzi? Ja jeszcze nie przyszedłem. Nie weszłeś! Znowu złote nasiono tam jest? Czy on się w ogóle uspokoi, czy o co tu chodzi? Fiat. On nie jest bossem. No może jest, ale nie wydajesz mi się, że jesteś bossem. Nie mogę przyzwać kolegi. Tak jakoś mam roczesz pod nosem. Ja idę po złote nasiono, może jednak będzie tych estusów 15. Może jednak. Ach. Dobra, gdzie jest ten smok? A ten smok sobie poszedł. No nie wierzę. Ale zdecydowanie nie był bossem, nie? No kurde, czym on był? Dobra, muszę się tutaj namyślić. Mam 3 nasiona. Ciekawe, czy jeszcze by były z 2 w tej grze. Tylko gdzie, nie? Opie! Czyś ty z baranią? Dobra, jest elegancko. Wszystko tutaj zbieramy, naprawdę jest porządnie. A jeszcze tu można przejść. A tu jest tylko przedmiot, dobra.
Ponury. Kurde, ile już tego jest, nie? Ja cię kręcę. 9 jakichś tam tych. 2 najwyższe, czyli 4 najwyższe już ponure zdobyłem. Kurde, co teraz? Tutaj? Czy wy normalni jesteście? Nie no, nie są normalni. To tylko Elden Ring. Dobra, dobra. Co my mamy dalej? Kurde, tam może być... Tam może być serio lokacja. Nie wiem jakim cudem, ale może tam mamy się kierować. Ale by były jaja. Dobra. Kurde, serio? Weź się. Tutaj chodź normalnie walcz, a nie tam kolegów będziesz zapraszał i... Tak nie przystoi, mówię ci. Ja kolegi nie zapraszam. Do daleko już zaszliśmy. Dobra, fajnie. Jeszcze jakiś cwaniak? Dzwonek kulisty górnika ponurego kamienia. Co? Piątka? Tu teraz będę mógł 9 i 10 kupić, czy tylko 9? Kurde, ciekawe. Oj, ciekawe. Oj, bardzo ciekawe, wam powiem. Dobra, jesteśmy tutaj, mamy skrócik, tak? Bardzo ciekawe. A, tu jest jakieś ognicho. Nie, to nie jest skrócik. Muszę się rozejrzeć. Tu jest posąg, można iść dalej. To ja jeszcze sprawdzę, czy czegoś tam nie było na dole. Kurde, ale dzwonek. To ja mam nielimitowany teraz aż do 10? Ja cię kręcę. No nie wiem, czy do 10, ale... Może do 9, nie? I 10 trzeba znajdować. Dobra, zobaczmy tutaj. Bo tam byliśmy, nie? Tam byliśmy ładnie, super. A, to jest ten mocny, kurde. Ale nie jestem pewien, czy... Ja cię kręcę, chłopie. Czy tam wszystko zrobiłem po prostu? Ale nudziarz. Co za nudziarz. Dobra, tych już załatwiłem. I zobaczmy jeszcze tutaj, nie? Bo nie byłem jeszcze z tej strony. No i tu do końca też nie jestem przekonany, czy czegoś nie ma. Bo teraz idziemy w górę. Ja bym chciał w dół. Tu ewentualnie... Co? Przed tobą dół. No nie no, wątpię. Tu się przyda zeskok. Serio, nie połamiemy się? No dobra, spróbujemy tu, bo mam blisko ognicho. Dobra, żyjemy. No kurde, może? Może na tą platformę? Ukryta ścieżka. Powiem wam, że... Cały Elden Ring to jest jedna wielka sekretna ścieżka. Tu nie ma normalnych ścieżek, to jest wszystko sekretne. Każdy odcinek mógłby się nazywać Sekretna droga albo Sekretny boss. Ponad 100 sekretnych bossów jest, nie? W grze. Ponad 100. No i co tu się dzieje? Połóż się.
O kurde. A to tylko dzięki wskazówkom, nie? Ale widziałem, że coś tam jest na dole. Co jest grane? To jest fabuła? Nie no, wątpię. To będzie jakiś sekret. I jakaś dodatkowa arena. Kurde, może smok. Smok. Co to jest? Dobra, biorę towarzysza. Elo. Ja tu już nic nie mam przecież. Ja cię kręcę. Dobra, patrzcie tą arenę. Mogę jeździć? Nie mogę jeździć. Patrzcie tą arenę. Ja cię kręcę. Nie no, tu to musicie przyjść jak gracie. Placiu Dusak, władca smoków. Dobra, to jest ostateczny smok tej lokacji. Ja cię kręcę. Kurde, ile to bije. Dobra, weźmiemy sobie tak. Dwie ręce. Ojojojojojo, jakie to ładne. Jakie to ładne. On jest elektryczny i taki czerwony jakiś. Superancko. Superancki jest. Dobra. Wiem, że boli. Przepraszam. Nas też będzie bolało zaraz. Gdzie ty jesteś? Kolejny radan? Kurde, prawie. Prawie. No kurde, weź przestań. Już nie dam rady tyle uciekać. Kurde, niezły. Dobra, teraz ładnie dostał. Skrwawienia. Nawet nie wiedziałem, co się dzieje tam. Dobra, ja będę tu po ogonie lutował. Ole jaja. Patrzcie tego. Kurde, tym szponem to byśmy zginęli. Zaraz towarzysz pęknie. Dawaj, dawaj. O nie. Serio? Dobra, to jest najbardziej epicki boss chyba w grze. Wiem, że malenia, ale... Najtrudniejsza, ale ten? Ten to robi miazgę. O kurde!
Dobra, jeszcze raz. Wiem, jak tutaj do niego przejść. Ale jaja. Tu to dali tyle czasu, żebyśmy się przygotowali, nie? Żebyśmy się przygotowali. Wziąłem ten łuk runiczny. I mamy zdrowia fest, ale... To nic nie da. To nic nie da. Mamy więcej zdrowia od niego chyba. No, żartowałem. To nic nie da, mówię wam. To żyćko leci jak szalone. Ale teraz po prostu pójdę w manę i będę atakował tutaj mocnymi atakami i tyle. Raz, dwa. Najlepsze to, jak on znika, nie? Oj, to jest mega. Może go szybciej dojedziemy, ale ma sporo zdrowia, naprawdę sporo zdrowia. Naprawdę to jest dużo. Kurde, z tego jeszcze nie dostałem wcześniej. Pij, brachu. Zobaczmy, jak tam sytuacja. Czy on się leczy? Nie, on tutaj leci. Dobra, pięknie. Radan, kurde. Kolejny Radan się trafił. Ten jest bardziej epicki. To jest smog. Kurde. Ja tu próbuję przytankować, ale... Wiem, na ile to się uda. 7 butelek. To jest mega. Dobra, pięknie. No i teraz by trzeba go troszkę dojechać, nie? Kurde, nie da. Nie da szans tu. Trzeba by uciekać od niego, a tu... Lipa. Gdzie on teraz jest? Dobra, gdzieś tam. A, i teraz uwaga. To są te mocarne ataki, nie? Weź przestań już z tym. Dobra, chyba przestał. Mam tylko dwa Estusy, to jest już totalny tank. Kurde, mój towarzysz zginął. No to nie wiem, czy się uda, ale... Próbujemy, na jednej katanie. Ale jaja. Ewentualnie na jednej, dobra, na jednej pójdziemy. Super. Ale tu trzeba naprawdę daleko teraz biec, nie? Dobra, dwie głowy. Co dwie głowy, to nie jedna. Dobra, spoko. Pole rażenia. Kurde, dopadło. To dziecinko. Chociaż... No, ostatni atak. Dobry bosik. Wizerunek władcy smoku. 336 tysięcy. Nieźle. Nieźle, proszę państwa. No to cóż, myślę, że
Na razie tutaj tym akcentem sobie zakończymy. Dodamy sobie jeszcze punkciki, punkciki. Odpocznij, chłopie. Ale super. No to jest kolejny jakiś tutaj sekretny masakrator. A niech będzie do 40. Witalność się nie opyla. Dobra. No to cóż, tutaj na tej arenie kończymy. Jesteśmy w tym miejscu w ogóle, w jakimś Władca Smoków. I tu pójdziemy dalej, nie? Bo tu chyba zakończyliśmy za Wielkim Mostem i pójdziemy dalej na fabułę. Także wielkie dzięki za oglądanie, coś nieprawdopodobnego. No ten boss chyba jest najbardziej epicki. Może najtrudniejszy? Na pewno najtrudniejszy smok, ale no warto tutaj przyjść. Dzięki jeszcze raz. Cała playlista, tutaj kolejne filmy. Do zobaczyska, hej, hej, hej.